Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Wita Tomasz Barański i od razu przedstawiam naszego dzisiejszego gościa. Jest nim Piotr Strzałkowski, dziennikarz, tłumacz z języka rosyjskiego, społecznik związany z Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Piotrze, za nami kolejna doba wojny. Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Jest wiele, wiele pytań dotyczących tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, dosłownie kilkaset kilometrów od nas, od Warszawy, gdzie rozmawiamy. Co dla Ciebie w tych dramatycznych wydarzeniach jest najbardziej wstrząsające? Pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl, to tragedia ludzi. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na coś, co ma bardzo dalekie konsekwencje stajemy oko w oko znowu z imperium zła z imperium kłamstwa krajem któremu nie można ufać z którym nie można się dogadać z krajem w którym żyje 140 milionów zakładników w krajem w którym tak naprawdę są składa się z dwóch Odrębnych e, krajów. Jeden e, zamyka się w wnętrzu e, mos moskiewskiej obwodnicy, e, a drugi kraj to jest wszystko to, co się dzieje, e, dzieje poza. E, są ludzie, kto, dla których e, wojna, ta wojna będzie korzyścią polityczną. Być może znajdą się też tacy, dla których będzie korzyścią gospodarczą. Mówię tu o Rosjanach związanych z Kremlem. Mimo sankcji, to było zauważalne też podczas sankcji, które zostały nałożone w 2014 roku, są ludzie, którzy na sankcjach potrafią zarobić. Aha. Mówię tutaj o Rosjanach, którzy przegrywają swoją przyszłość. Przegrywają przyszłość swoich dzieci, których czeka w najbliższym czasie nędza, bieda, której jeszcze się nie spodziewają, dlatego że słuchając mediów rosyjskich, z tych mediów rosyjski, rosyjskich o tym się nie dowiedzą. Od... No właśnie, to jest najważniejszy moment i punkt, właściwie, geneza naszej rozmowy. Znasz Rosyjski Jesteś dziennikarzem. Regularnie od lat śledzisz rosyjskie, białoruskie media. Szukasz w tych mediach różnych kanałów informacji, gdzie można dowiedzieć się m.in. o wojnie, która nas teraz najbardziej interesuje. Ukraina, Rosja, Putin, rosyjska polityka. Jako dziennikarz obecny m.in. na Twitterze próbujesz rozjaśniać tę rzeczywistość, publikując różne przemyślenia, informacje. Powiedz kilka słów, jak pracujesz? Gdzie szukasz tych informacji? Całe zainteresowanie wzięło się z pasji, z przyjemności czytania książek w języku rosyjskim, które z konieczności, z wojennej konieczności, zamieniło się w czytanie publicystyki, reportaży o tym, co się dzieje. W zasadzie od momentu wydarzeń w Kazachstanie nie przeczytałem ani jednej rosyjskiej książki. Chociaż czytałem ich momentami nawet dwie w tygodniu, dlatego że sytuacja, ciąg w sytuacji, bo to nie jest jedno, jedno wydarzenie, ale wydarzenie, które następuje jedno, jedno za drugim. Zaczynając od, od wyrze, wydarzeń Kazachstanu, w Kazachstanie w początku, na początku tego roku. To są wydarzenia, które wydarzenie, go, wydarzenie goni wydarzenie. Z konieczności literaturę zamieniłem na rosyjską publicystykę i te, te umiejętności swoje połączyłem z umiejętnościami dziennikarskimi. Jest mi łatwiej być może dotrzeć do źródeł, dlatego też, że mam przyja wielu przyjaciół w Rosji, z którymi cały czas spotykam się online, dyskutujemy, słyszę o ich problemach, przemyśleniach. Wiem, że ci ludzie są. To są, to są przyzwoici ludzie, bo in innych bym nie wybrał na swoich przyjaciół. I oni mówią otwarcie, że są przeciwko wojny, a też mówią o swoim, mówią o swoim strachu, mówią o swoich, o, o swoich obawach, mówią o swoim współczuciu wobec, wobec Ukraińców. Są w Rosji tacy ludzie. Tylko ich głos nie ma szansy się przebić przez rosyjską politykę i rosyjską propagandę. Pytanie narzuca się, skąd ci ludzie czerpią informacje, w jaki sposób wyłaniają sobie obraz wojny, która nas otacza? Jak, jaki obraz, jakie informacje przekazują oficjalne rosyjskie media? My się nad tym w Polsce często zastanawiamy. To są informacje, Ty mówisz teraz o informacjach, które przekazuje oficjalna propaganda. Możesz omówić różne źródła. Skąd przeciętny Rosjanin, którego tutaj przywołujesz, czerpie wiedzę na temat tego, co się dzieje w Kijowie? Oni czerpią swoją wiedzę przede wszystkim z telewizji, którą nazywają nawet przeciwnicy tej telewizji zombiejaścik czyli skrzynka zombie. Wziął się to z tego, że w przekonaniu Rosjan telewizja zamienia ludzi w zombie. Mówią o tym nawet ci, którzy wierzą programom telewizyjnym. Mówią to przy, mrużąc oczy, patrząc na osoby, na przykład, które są bohaterami sądów ulicznych w Rosji. Można mieć wrażenie. Że oni no, zostali poddani takiemu procesowi zombifikacji. Inne źródła informacji? Z tym jest bardzo trudno. Jest prasa i strony oficjal oficjalnie związane z Kremlem. Są, są duże dzienniki, na przykład jak RBK, który uchodził w Rosji za dziennik. Środka, dziennik takich wyważonych poglądów, aczkolwiek no, to, nie jest, to nie jest dokładnie tak. Ludzie patrzą na to. Wyważony, tam w wyważony sposób można poczytać o tym, co sądzi Kreml. Trochę inna sytuacja jest na Syberii, gdzie lokalne media, lokalne. Telewizje albo lokalne portale miały pełną autonomię, ale niestety do nich też już dotarło, dotarła ta śruba putinowska, i w ostatnich dniach ona została bardzo mocno podkręcona. Jeden portal syberyjski, obejmujący teren między Irkuckiem a Uralem, właśnie wczoraj został. Jeden, jedyny, który, który nazywał wojnę wojną, a nie operacją specjalną, w celu wyzwolenia Ukraińców od faszystów, czy jak oni mówią, nazistów i banderowców, został, został zamknięty. Później troszeczkę złagodzono. Wyrzucono z niego wszystkie, wszystkie drażliwe tematy, wszystkie tematy związane z opisywaniem wojny zostały, zostały wyczyszczone z niebezpiecznych dla władzy no. słów. A wieczorem informowałeś o, była taka informacja, że przestały funkcjonować strony internetowe Meduza, Radio Swoboda, Deutsche Welle, BBC, czyli, czyli wiadomo, no media światowe, które do pewnego momentu można było odbierać w Rosji. Coś się zmieniło? Czy, 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 czy nadal są to media niedostępne? Są, to, to raczej idzie w, raczej posuwa się. Na przykład Facebook w tej chwili w Rosji jest zablokowany, być może nie we wszystkich miejscach, bo te blokady działają punktowo i rozszerzają się. Twitter jest dostępny, jeżeli chodzi o Przekaz pisany, natomiast nie otwierają się załączniki. Nie można popatrzeć, obejrzeć sobie zdjęć, nie można, nie można obejrzeć filmików hmm. na Twitterze. Mówiłeś o tej rosyjskiej telewizji publicznej. Tutaj też chciałbym, żebyś trochę, trochę więcej o, nie, o niej opowiedział. Można znaleźć taki, taką informację, że rosyjski podpór Podpułkownik pojmany przez Ukraińców mówił, że dostawali informacje, że ludzi trzeba wyzwolić. W mediach społecznościowych pojawiło się takie nagranie rosyjskiego podpułkownika, który tłumaczył, że rosyjskie media właśnie przedstawiały, że w Ukrainie panuje faszystowski reżim. Rzeczywiście taki przekaz płynie z telewizji? Tak, i on płynie od wielu lat, nawet ludzie, którzy mają dosyć duże Duży dystans do tego, co mówi władza, i tak ten przekaz przez tyle lat wsączył się w ich głowy, że, że uważają, że na Ukrai w Ukrainie jest, są banderowcy i są nacjonaliści, o których można powiedzieć, że są nazistami. Jak się przygląda statystyki badania opinii publicznej, okazuje się, że większość Rosjan popiera wojnę, o której rozmawiamy. Trzeba pamiętać, że wszystkie te pracownie badań społecznych, one są podporządkowane w mniejszym lub większym stopniu władzy. Do tej pory jedynym, jedyną większą pracownią była Lewada Center i... Ona, wiem, że, zostało, że, że były przeprowadzone takie badania, ale nie zostały opublikowane. Trudno mi powiedzieć, z jakiego, jakiego względu mhm. myślę, że zadziałała tutaj cenzura wojskowa. Gościem Skarbca Angory jest Piotr Strzałkowski, dziennikarz-tłumacz. Rozmawiamy o znaczeniu informacji w czasie wojny, news, ale też fake news. Okazuje się, że. Informacją można sterować. Informacja może być dość ważnym orężem walki, może wpływać na morale żołnierza, może wpływać na decyzje, nastroje społeczne. Czy możesz to w jakiś sposób skomentować? Czy te informacje, które krążą również wśród ludzi, zwykłych ludzi, z którymi masz kontakt? W, różnych, w różny sposób się z nimi kontaktujesz, mieszkańcy Rosji, Białorusi. W jaki sposób te informacje wpływają na ich odbiór tego, co się dzieje? Ludzie zaczęli się bać informacji. Zaczęli się bać informacji nie tylko ze względu na ich straszliwy przekaz, ale też na ich masę i na to, że na pierwszy plan wybijają się właśnie memy. Fake news nie można niczemu zaufać. Takie jest przeświadczenie. To powoduje, że ludzie w pierwszej kolejności nie wiedzą co się dzieje, a w drugiej kolejności nie chcą poznać, bo uważa, zaczynają uważać, że to przerasta ich, ich możliwości. Informacji o wojnie jest rzeczywiście masa. Bardzo trudno jest wybrać informacje prawdziwe. Trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo mi się podobał jeszcze przed zamknięciem taki dżingiel radia Echo, Echo Moskwy, które obwieszczało swoim. Słuchaczom, że informacje, które pojawiają się bez względu na to, czy podaje je jedna strona konfliktu, czy druga strona konfliktu, należy im się bacznie przyglądać i nigdy im do końca nie ufać. Wydaje mi się, że to jest słuszne, że należy każdej informacji. Przyglądać się no, ze szczególną ostrożnością, nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest dobre źródło. E, oczywiście są takie źródła sprawdzone, są ludzie, którym po prostu ufamy, bo wiemy, przyglądamy im się od lat i wiemy, że nie posunęliby się do kłamstwa. E, znam, takie, znam takie źródła również po stronie rosyjskiej e, i. Wiem, że na przykład politolog Jekaterina Schulman jest na tyle inteligentną osobą że, i na tyle uczciwą, że z jednej strony nie posunęłaby się do kłamstwa, a z drugiej strony jej inteligencja pozwala na to, żeby zasygnalizować czytelnikowi miejsce, którym musi zrobić pauzę, potrafi. Tak skierować rozmowę na inne tory, żeby rozmówca dowiedział się tego, co ma się dowiedzieć, mimo że nie padają bezpośrednie słowa. To jest taka sztuka, którą my, Polacy, też posiadaliśmy w latach 70. i 80. -tych. Ona tam wróciła. Do łask znowu jest używana. To jest niestety mhm. konieczność życiowa. Mówiłeś, Piotrze, o roli telewizji, o, o, tym, o tym przekazie, który płynie w takim masowym wymiarze. Natomiast, no jak z tą informacją jest? Bo ja cały czas do końca tego nie wiem. Jeżeli ktoś chce poszukać. To nie ma problemu, żeby sobie wyrobić zdanie na temat tego, co się dzieje w tej wojnie, o której mówimy. Czy, czy, czy są techniczne jakieś tutaj bariery? Są techniczne, ale one są techniczne bariery, ale one są do przejścia i to widać po tym, jacy, pojawi, jacy uczestnicy pojawiają się na mityngach. Nie można u, praktycznie uzyskać informacji poza internetem, i dlatego środowisko, które najbardziej czerpie informacje z internetu, czy przede wszystkim młodzi ludzie w dużych miastach, oni wychodzą na mitingi. Nie wychodzą na mitingi ludzie w małych miastach, bo oni tam tej informacji nie mają, albo mają informacje no. wyłącznie propagandowe. Tutaj widzę przed sobą Twojego tweeta, gdzie piszesz, za fejki o przebiegu wojny w Rosji będzie groziło do 15 lat więzienia. Taką poprawkę zaakceptowała już komisja. Kiedyś by rozstrzeliwano, skomentował wiceprzewodniczący Dumy, i tu od Ciebie jest taki komentarz. Problem w tym, że rosyjskie władze uznają za fake każdą w miarę obiektywną informację. Co to znaczy? Te przepisy już weszły w życie. One Pojawiły się w Dumie wczoraj i w trybie nadzwyczajnym przeszły przez cały proces legislacyjny w ciągu jednej doby. Już dzisiaj zostały zaakceptowane. 15 lat za, za nazwanie wojny wojną, a nie operacją specjalną. To jest. Czy w zasadzie, tak jak e, kiedyś za e, e, głupi żart, e, za e, namalowanie e, przez dziecko rysunku z napisem nie za to wszystko może grozić kara do 15 lat więzienia. Znowu trzeba uważać na każde słowo. Nie no, wstrząsające jest to, co mówisz. Bardzo mnie zainteresował ten fragment, kiedy mówiłeś o zwykłych Rosjanach, o zwykłych ludziach. Jesteś dziennikarzem, wiesz, że wielkie znaczenie ma detal w historii. Ale no niesamowitą historię można opowiedzieć właśnie podając przykłady konkretnych ludzi. Śledząc twoje różne wpisy, twoją aktywność w internecie no można poznać różne ciekawe postaci ludzi, ludzi z, tamtej, z, tamty, z tamtych krajów. Opowiedz trochę o ludziach. No mam na przykład tutaj na myśli Maria Eismond, dziennikarka, korespondentka wojenna. Rzuciła dziennikarstwo, poszła na studia prawnicze, została zatrzymana na pikietowanie. Takich ludzi jest, są, są tysiące w Rosji. To jest rzeczywiście Maria Eisman, jest tu świetnym, przyku, świetnym przykładem, z jednej strony takiej bardzo heroicznej postawy, ale z drugiej czegoś takiego, co nam się kojarzy z, rosyj, roz, z rosyjską duszą. Ona była bardzo dobrą dziennikarką, odważną, jeździła, była na wojnie w Somalii. Jeździła na, na, na afrykańskie wojny. Zajęła się dwójką e, czarnoskórych dzieci, które przywiozła ze sobą do Rosji, adoptowała. E, jedno z tych dzieci, z tego co wiem, e, jest niepełnosprawne. E, później jeszcze adoptowała e, jedno dziecko w Rosji. Zajmując się, zajmując się tą dużą rodziną, jednocześnie bardzo aktywnie pracowała jako dziennikarka. W pewnym momencie pracę rzuciła, by skończyć studia prawnicze, zdobyć zawód adwokata, zacząć zajmować się obroną praw człowieka. Między innymi była obrońcą memoriału i broniła. Wielu osób zatrzymanych w pikietach. Nie w tych pikietach, które się odbywają w tej chwili. Mam na myśli pikiety, które były w zeszłym roku. Mhm. Po tym, jak przyleciał i natychmiast po przylocie do Rosji został zatrzymany Aleksiej Nawalny. Inni ludzie, kręgi akademickie, zwyczajni Rosjanie. To czasami są naprawdę zwyczajni Rosjanie, osoby, które. Stanę, stanęły przy pikiecie. Zainteresowa, Zainteresowałeś tym, co się dzieje i stanęły przy osobach pikietujących, zostali, mm. które zostały osoby, które zostały zatrzymane razem z nimi. Jak się umawialiśmy na tę rozmowę, wspominałem, że nie chcemy rozmawiać o wielkiej polityce, nie chcemy rozmawiać o jakichś procesach gospodarczych. O, o wojskowości. No są specjaliści, to są wąskie bardzo dziedziny. Natomiast mnie bardzo zaciekawiło to, że ty jesteś takim, można powiedzieć, człowiekiem z nasłuchu. Taki biały wywiad robisz, śledzisz te wszystkie media i odrzucasz rzeczy mniej ważne na bok, a te ważne rzeczy w jakiś sposób przetrawiasz i, i puszczasz, puszczasz dalej w obieg. Jest tu jakaś, jakaś trudność? Mówiłeś o tym, że tych informacji jest bardzo dużo. Skąd wiesz, co jest ważne, a co jest może mało wiarygodne i nie zasługuje na, na puszczenie tego dalej? Może okazać się jakimś fake newsem, możesz kogoś wprowadzić w błąd? Mnie przede wszystkim interesuje to, co się dzieje z ludźmi. Dzieje się z ludźmi z, po obu stronach barykady i w miejscach, które są oddalone, oddalone od frontu. Staram się nie przekazywać informacji dotyczących polityki. Jeżeli ona nie wpływa na losy, na, na losy e, zwykłych ludzi. E, również to dotyczy informacji ekonomicznych. Ja potrafię sankcje, tak mi się wydaje, e, informacje o tym, e, jakie będą sankcje e, przełożyć na to, ilu ile pieniędzy zostanie w kieszeni rosyjskiego emeryta. E, w miastach na Uralu czy na, czy na Dalekim Wschodzie. Tam już w tej chwili jest bardzo źle. Są takie okręgi, są takie okręgi jak Tuwa czy Burjacja, gdzie już wiele miesięcy temu zastanawiano się, czy nie wprowadzić systemu kartkowego, i przeważył głos taki, że nie można tego zrobić, ale nie ze względów ekonomicznych ale ze względów psychologicznych, dlatego, że wprowadzenie systemu kartkowego kojarzy się z wojną. No i proszę bardzo, mamy wojnę. No jak mówisz o emerytach, wcześniej rozmawialiśmy o, o jakichś takich niemrawych demo demonstracjach. E, widzisz możliwość, e, żeby to wszystko przybrało taką, taki masowy charakter jakiegoś takiego oddolnego buntu zwykłych ludzi, o których mówisz w Rosji? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, ale znając historię Rosji, a szczególnie znając historię tego, jakie były, w jaki, w jaki sposób potoczyły się wypadki, które doprowadziły do rewolucji lutowej, czyli do abdykacji cara Mikołaja II, czasami decydują bardzo małe wydarzenia, które nabierają siły, tak jak kula śnieżna nabiera Zabiera ze sobą masę śniegu, e, i czasami decyduje przypadek o tym, że coś się wydarzy takiego, czego my w tej chwili nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mhm. Wydaje mi się, że to, co jest w stanie to co my jesteśmy w stanie przewidzieć, również są w stanie przewidzieć. E, analitycy, urzędnicy pracujący dla kremla, a jeżeli są w stanie to przewidzieć, są również w stanie temu przeciwdziałać. Czyli na przykład e, wsadzić do aresztu, wysłać do przymusowej pracy lub znaleźć jakąś inną formę zastraszenia albo odseparowania kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak podchodzisz do, do tych tragicznych wydarzeń, które również można oglądać w internecie? Zdjęcia ofiar. Rozszarpane ciała, tego sporo, sporo krąży. Jak ktoś wie, gdzie tego szukać, to to znajdzie. Masz jakieś przemyślenia, jeżeli chodzi o ten obszar mediów? Nie szukam tego. Nie sprawia mi przyjemności oglądanie. Wolałbym tego nie widzieć. Ech. Powiem szczerze, że są sprawy, które budzą we mnie. Bardzo duże wzruszenie i zwłoki ludzi. Nie jestem, nie jestem, to bardzo, bardzo trudno to wyrazić. Czuję się wielką goryć, że zmienił się świat i być może ten świat zmienił się już nieodwracalnie. To, że są setki trupów, może nawet już tysiące, tysiące trupów, nie budzi takiego wzruszenia jak sierociniec, który został w jednym z miast ukraińskich, który musiał być ewakuowany i znalazł się w piwnicy. Dzieci pierwsze dni swojej, swojego życia przeżywa, przeżywają w piwnicy. Dzieci, które My. i tak przed wojną już były sierotami. Albo kadry ze ślubu. Młodych ludzi, którzy zaraz pójdą na front, bo i chłopak, i dziewczyna to żołnierze, mhm. zdążyli ostatnią być może chwilę w swoim życiu wykorzystać na to, żeby się pobrać. To przypomina Powstanie zdjęcia Batrzowska. z Powstania Warszawskiego tak. i to, to budzi naprawdę, to skojarzenie budzi bardzo głębokie wzruszenie. A dwa słowa o obrazie. E... Ukraińców, y, y, który wyłania się y, no, z mediów, które śledzisz. Bo do tej pory rozmawialiśmy głównie o, o tej stronie rosyjskiej, czyli, czyli agresora, a y, ofiary. W tej chwili cała Ukraina walczy. I trudno jest powiedzieć o tym, o, opisać, opisać cechy tych ludzi poza tym, że są bardzo dzielni, bardzo wytrwali, bardzo. Zaradni. Można być tylko całą duszą za nimi i życzyć im, pow i życzyć im powodzenia. Yy, natknąłem się na taki yy, może socjologiczny, społeczny element. Człowiek właśnie Ukrainiec pisze. Myślę, że Polacy, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy, zauważyli jedną bardzo dziwną rzecz. Wiele osób odmawia przyjęcia pomocy, chociaż widać, że na pewno tej pomocy potrzebują. I on dalej wyjaśnia, że jest to związane z tym, że dotychczas, jak ktoś chciał coś Ukraińcowi dać, to najczęściej okazywało się, że to jest jakiś podstęp, że to jest jakaś podpucha, że trzeba będzie kiedyś za to zapłacić. Teraz w tym wymiarze takim humanitarnym jest, jest to zupełnie inaczej jakby skonstruowane, ale ten uraz tych ludzi cały czas jest. Czy ty się natknąłeś na tego typu historię? Nie, nie spotkałem się z tym. Wydaje mi się, że Ukraińcy przyjmują z bardzo dużą wdzięcznością pomoc Polaków i oni poczuli, że jesteśmy, że jesteśmy braćmi i że bardzo dużo nas łączy. W ostatnich tygodniach my, Polacy, też poczuliśmy, że bardzo dużo nas dużo nas łączy. Kiedyś byliśmy częścią jednego, jednego państwa, w dalszym ciągu jest wiele rodzin, które przyz, przyznają się do swoich korzeni. To po jednej, to po drugiej stronie, mają sentyment do miejsc, które, których teraz prowadzona jest wojna, to też jest, to też jest dosyć, dosyć istotne. Ja jestem bardzo podbudowany i nie tylko tym, że gotowością do pomocy, którą chcą Polacy ofiarować Ukraińcom, ale jednocześnie tym w jak dobry sposób ta e, pomoc została zorganizowana. Wszyscy chcą pomóc. Ja nie pamiętam takiej jedności e, i takiej solidarności między Polakami od momentu 89 roku, 81 roku czy 82 roku. To troszeczkę tak, jakbyśmy sami wrócili do, swa, do swojej własnej tożsamości i w pewnym sensie odsknęli się w taki, do, w taki dobry sposób. Kończąc powoli naszą rozmowę, no jeszcze muszę Cię zapytać o Putina, bo to jest taka postać, która przewija się w tej całej narracji w polskich mediach i w mediach światowych. Od niego można powiedzieć, wszystko zależy. Masz coś do powiedzenia, biorąc pod uwagę te filtry, przez które oglądasz tego, tego człowieka w tych mediach, które, które na co dzień przeglądasz? Zdecydowanie, Putin wszedł do kręgu postaci takich jak Lord Vader. Jest to, jest to, w, tej, w tej chwili jest to symbol, symbol zła. E, trudno mi go, poru łatwiej mi go jest porównywać z Lordem Vaderem, e, dlatego, dlatego, że to e, mimo wszystko cały czas jest e, jeszcze wizerunek, e, wizerunek medialny, który przekłada mhm. się, przekłada się na to, że e, ginie e, mnóstwo osób, burzone są domy, burzone są e, wielkie połaci e, e, miast. Ta wojna jeszcze, moim zdaniem jeszcze trwa e, zbyt krótko, żeby go porównywać do, do Hitlera na przykład. Może do, może do Sadama Husajna. Putin znajduje się e, w sytuacji bez wyjścia. E, może się albo poddać, albo eskalować. Jestem przekonany, że wybierze tę drugą drogę, e, która go w konsekwencji zaprowadzi do... Poziomu takiego, że rzeczywiście stanie się drugim Stalinem, może drugim, może drugim Hitlerem. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że w pewnym sensie jest to osoba, która nas wprowadziła w błąd. Mimo wszystko chcieliśmy w nim widzieć nie partnera, bo wiedzieliśmy, że partnerem być nie może. Natomiast osobę, która może istnieć jako prezydent, władca, władca Rosji i będąc taką, taką, taką osobą, nie zagraża światu. Teraz mamy pewność, że Putin po prostu zagraża Europie. Europie i światu. Piotrze, wiele tematów to są tematy, których nie udało nam się poruszyć. Ja obiecuję, że będziemy do tej rozmowy jeszcze wracać. Natomiast na, na koniec mam takie pytanie, kilka lat temu nie znałeś zupełnie rosyjskiego. Nie żałujesz, że nauczyłeś się tego języka w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które, które się teraz dzieją. Może, może czasami ta niewiedza, nieświadomość powoduje, że żyje nam się łatwiej. Nauka języka rosyjskiego wyglądała dosyć zabawnie, bo ja w szkole zupełnie odmawiałem uczenia się języka rosyjskiego, dlatego że język rosyjski kojarzył mi się, dla mnie był językiem przemocy. Jako dziecko widziałem jeżdżące po ulicach Warszawy czołgi, nie chciałem się uczyć rosyjskiego. Podczas matury. Nauczyciele wiedzieli, że mam trzy wyuczone na pamięć czytanki. Obiecałem, że nigdy więcej nie będę mówił po rosyjsku. I przez wiele lat dotrzymywałem słowa. Nie wiem, czy rosyjski jest pięknym językiem, czy jest brzydkim. Jest, To jest język bardzo towarzyski. To jest język, w którym Łatwo zaprzyjaźnić się z ludźmi. Ma jednak drugą, drugą warstwę, i to, w tej warstwie jest bardzo dużo zakodowanej przemocy, i trzeba wyważyć między jedną strefą tego języka i drugą strefą tego języka. Niestety, w tym momencie ta strefa przemocy, ona bierze górę. Nigdy nie żałowałem, że nauczyłem się języka rosyjskiego. Poznałem w, w Rosji wielu wspaniałych, mądrych, odważnych ludzi. I czekam, aż głos tych ludzi stanie się na, sile, na, na tyle silny, że zbierze taką siłę, że Rosja naprawdę się zmieni. Dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory był Piotr Strzałkowski, dziennikarz, tłumacz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl